Już tylko kilkadziesiąt godzin do wielkiej walki w wadze ciężkiej. To chyba nie jest tylko wielka walka w wadze ciężkiej, ale w ogóle wielka walka dwóch niepokonanych pięściarzy w królewskiej kategorii. Zanim będziemy przeżywać emocje tego wszystkiego, co się będzie działo w Los Angeles, oczywiście obiecuję Państwu, że również specjalne relacje z mojej strony z Los Angeles, gdzie ląduję również za kilkadziesiąt godzin. Natomiast na razie stacja telewizyjna Showtime przygotowała dla nas taki krótki przegląd, ankietę, co myślą na temat tego pojedynku najwięksi wagi ciężkiej. Zaczynamy od Mike'a Tysona, który mówi, że oczywiście, że Deontay Wilder bije bardzo mocno, natomiast nic nie jest w stanie dorównać sile psychicznej Tysona Fury, który pokazał to zarówno na ringu, jak i poza nim. Uważam, że będzie to bardzo wyrównana walka, ale ma w niej spore szanse Tyson Fury. To mówi Mike Tyson. Evander Holyfield, kolejna z opinii. Doskonała walka. Fury to jest pięściarz, który jest naprawdę bardzo dobrze wyszkolony, bardzo trudno się z nim walczyć, ma długi zasięg ramion, bardzo dobry refleks i naprawdę potrafi bić dobrze z kontry. Natomiast Deontay, to w dalszym ciągu opinia Evandera Holyfielda, musi rozpoczynać każdą z akcji. Nie może czekać na to, co zrobi Tyson Fury. Tyson Fury zawsze był pięściarzem, który miał przewagę wzrostu. Natomiast w tym przypadku może być różnie, bo tej różnicy wzrostu widać na pewno nie będzie. Na pewno doświadczenie jest po stronie Fury'ego, po stronie Fury, mówi Evander Holyfield, który zna wiele takich różnych pięściarskich sztuczek. Natomiast nie można nie doceniać siły ciosu Deontaya Wildera, który będzie w stanie tą walkę zakończyć nawet w jednej z pierwszych rund. Natomiast jeśli będzie udawało się przeszkadzać skutecznie przez wiele rund Tysonowi Fury, to on może wygrać tą walkę na punkty. To była opinia Evandera Holyfielda. Lennox Lewis. Jeśli ta walka będzie rozegrana na pełnym dystansie, należeć będzie do Tysona Fury. Jeśli ta walka będzie rozstrzygnie się w ciągu kilku pierwszych rund, zwycięzcą będzie Deontay Wilder. To jest naprawdę niesamowite zestawienie pięściarzy. Niesamowite również dlatego, że bardzo trudno przewidzieć, co się stanie. Nie mogę się doczekać tej walki. George Foreman. A mówi tak. Jestem wielkim fanem Deontaya Wildera, ale podoba mi się również to, co potrafi robić na ringu Tyson Fury. W jaki sposób potrafił na przykład unikać ciosów Władimira Klitschko. Uważam, że ta walka będzie trwała 12 rund i wygra ją na punkty Deontay Wilder. Najważniejsze, jeśli chodzi o walkę tych dwóch pięściarzy, jest to, że o niej mówimy. Wydaje mi się, że wygra Wilder na punkty po bardzo wyrównanej decyzji. Riddick Bowe twierdzi, że jeśli Wilder wyjdzie z pełnym przekonaniem, mówi sam Riddick Bowe, Big Daddy, jeśli Wilder wyjdzie na ring z pełnym przekonaniem, co ma zrobić, to powinien wygrać z Furym z naprawdę z łatwością. Moje przewidywania? Wilder przez knockout. Luis Ortiz, a doskonale Państwu znany ze znakomitej walki, z jednej chyba najlepszych walk w wadze ciężkiej ostatnich lat, ze znakomitej walki właśnie z Deontayem Wilderem. Jeśli Fury zdecyduje się niezbyt ryzykować, jeśli będzie używał wiele ze swoich sztuczek, jeśli będzie unikał ciosów, jeśli będzie w ogóle stosował wiele uników, będzie w stanie tą walkę przedłużyć. Ale tak naprawdę wszystko zależy w tej walce od Wildera. Jeśli Fury zdecyduje się na przykład walczyć z Wilderem, no to wydaje mi się, że będzie to bardzo, bardzo krótki pojedynek. Prędzej czy później Wilder trafi go którymś ze swoich mocnych ciosów. Moje przewidywania? Wilder przez KO. I na zakończenie również Państwu doskonale znany Chris Areola, lubiany. Zawodnik zawsze bardzo otwarty. Ja osobiście powiem Państwu, że również lubię Chrisa Areolę. Mówi tak. Uważam, że trzeba oddać Wilderowi jedno. Najpierw walczył z Ortizem, teraz z Furym. Chce dać ludziom to, czego najbardziej potrzebują, czyli dobrych walk. Uważam, że ja tak naprawdę lubię jednego i drugiego, ale jestem strasznie ciekaw, jak ta walka wypadnie. Jeśli miałbym na kogoś stawiać, to nieznacznie stawiałbym na Deontaya Wildera. Mówi Chris Areola, który sam zresztą na tej walce zawalczy. Jak Państwo widzą, opinie są bardzo różne wśród ludzi, którzy na boksie znają się bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia z Los Angeles, ale wcześniej jeszcze oczywiście, kto pyta, nie błądzi. Pozdrawiam serdecznie.